wczoraj kościerscy policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą odnotowali sukces, ponieważ w jednym ze sklepów odzieżowych w naszej miejscowości, na terenie naszego powiatu, ujawnili 128 sztuk odzieży z podrabianymi znakami towarowymi różnych znanych firm, czyli na przykład Wrangler, Nike, Adidas i tym podobnie. Podczas przeszukania tego sklepu znaleźli na wieszakach oraz na półkach w tym sklepie właśnie te podrabiane znaki towarowe. Za wprowadzenie do obrotu przedmiotów z podrabianymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Policjanci oczywiście zabezpieczyli te przedmioty, one zostały przetransportowane do komendy i zostaną przekazane później już do prokuratury, do sądu.